Cześć, witajcie. Dzisiaj nietypowy temat, a właściwie może nie tyle nietypowy, ponieważ bardzo mocno związany z naszą pracą, ale trudny temat, niechętnie poruszany, często kojarzony z nudą, z czymś, co załatwia się na samym końcu. Dzisiaj będzie mowa o umowie na projekt homestagingowy, także mam nadzieję, że uszykowaliście sobie notatniki, że będziecie z nami tutaj przez cały czas, ponieważ spotkanie będzie cały czas emocjonujące i będzie dotyczyło tak naprawdę nie tyle przepisów, co samego życia. Słuchajcie, zawsze pytanie szybkie na początek. Powiedzcie, skąd jesteście, z jakiego jesteście miasta i czym się zajmujecie, żebym wiedziała tak naprawdę, z kim tutaj jestem. O, cześć Ola, hej, hej. Super, że jesteś. O, widzę, że już się pojawiają komentarze. Także będziemy zaczynać. No, jestem bardzo ciekawa, skąd jesteście i kto ma najdalej do nas. Dominiko, skąd tutaj do nas dzisiaj zalukałaś? Z Łodzi chyba, co? Dobrze pamiętam? Ja, słuchajcie, nazywam się Martyna Szczawińska. Akurat widzę, że odezwały się osoby, które myślę bardzo dobrze mnie kojarzą, ale jeśli oglądają nas nowe osoby, które dopiero widzą mnie dzisiaj po raz pierwszy, to pozwólcie, że w kilku słowach się przedstawię i przedstawię naszego gościa, który dzisiaj jest z nami. Jestem Martyna Szczawińska, jestem saperem nieruchomości, pracuję własną autorską techniką i działam w homestagingu. Z wykształcenia jestem prawnikiem oraz socjologiem, ale dzisiaj będziemy skupiać się bardziej na tym aspekcie prawnym. Jestem inwestorką w nieruchomości. Zdobyłam tytuł Homestagera Roku 2020 w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Mieszkanicznik. Napisałam książkę w marcu tego roku, pierwszą papierową książkę o homestagingu. Prowadzę kilka firm, jestem udziałowcem kilku firm, także jakby ten świat nieruchomości nie jest mi obcy, flipuję, słuchajcie, podnajmuję, zarządzam, trochę się tego w moim życiu dzieje, także ten homestaging jest częścią mojej pracy, ale taką pasją dużą, którą mam. No, prywatnie jestem żoną i matką dwóch córek i bardzo lubię podróże i właśnie cieszę się, bo już te podróże do nas wracają. Widzę, że się tutaj, Ola z Trójmiasta. Widzisz, Dominika, zaskoczyłam cię, nie wiedziałaś, że jestem prawnikiem. Tak, 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 taka była moja ścieżka, też miałam zostać prawnikiem jak nasz gość Piotr, ale moje życie potoczyło się trochę inaczej. A z nami dzisiaj, tak już właśnie zmieniając, jest radca prawny Piotr Wódkowski. Słuchajcie, ja wiedziałam, że ja nie mogłam wybrać lepszego mecenasa na to spotkanie, z tego względu, że pewnie wielu z was, prawo i prawnicy, kojarzą się w jakiś sposób, boję się zapytać w jaki, natomiast ja zapisałam sobie takie trzy skojarzenia z prawnikiem: nudziarz, sztywniak i mądrala. Więc dzisiaj na tym spotkaniu będziemy jakby łamać konwenanse, nie będziemy, jakby złamiemy stereotyp prawnika, bo zdecydowanie Piotr takim prawnikiem nie jest i urzekł mnie od początku tym, że mówił w ludzki sposób, w prosty sposób o prawie i to jest piękne, bo dzięki temu faktycznie można poczuć to życie versus prawo i to, dlaczego ono tak naprawdę jest potrzebne i że ono tak naprawdę nie jest oderwane od rzeczywistości, tylko jest. Piotr oprócz tego, że jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku marketing, również szkoli, bardzo mocno angażuje się społecznie, stoi na straży prawa, między innymi myślę, że Piotrze, może ty więcej trochę o tym opowiesz, zaraz ci oddam głos, ale bardzo mocno angażował się w kwestie gastronomiczne ostatnimi czasy. To, co go wyróżnia jako prawnika, to to, że specjalizuje się w pomaganiu też pośrednikom nieruchomości, w tym, żeby mieli prawidłowo zapisane umowy, więc jeśli mamy tutaj dzisiaj pośredników, to myślę, że możecie tym przychylnym okiem na Piotra spojrzeć, bo chłopak zna się na rzeczy. Jeżeli są to osoby, którym mówi coś nazwa lokomotywa biznesu, to Piotr również tam się bardzo mocno angażuje. Członek Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, no i członek
organizacji BNI, także to spektrum działania Piotra zdecydowanie jest dość duże. Czy byś, Piotrze, jeszcze tak coś tutaj dodał od siebie? No ale mnie przetrzymałaś. Ja tak zastanawiałem się, kiedy będę mógł powiedzieć, taki zawsze mam zwyczaj, że mówię tak jak politycy na debatach, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Już mi nie pasuje do ciebie. Słucham? Już mi to do ciebie nie pasuje. Okay. Ale zawsze tak mówię, zawsze mnie to bawiło. Właściwie powiedziałaś bardzo dużo. Ja jeszcze dodam, że z takich moich szczególnych zainteresowań zawodowych, jest tu gdzieś, jest to na slajdzie, to po prostu mega jaram się tym, co się dzieje w marketingu, tym, co się dzieje w internecie, ale od strony prawnej, i to większość takiej mojej zawodowej uwagi zajmuje. Mówiłaś, Martyna, o swojej ścieżce zawodowej. Ja zasadniczo nie mam takiej, tak jak ty, takiej wolty zawodowej, ale mogę się pochwalić tym, że kiedyś latałem po toruńskiej starówce przebrany w stroju pluszowego świerszcza, ale to była po prostu taka studencka praca. Dosyć śmiesznie się to teraz wspomina. I takim czymś, co mnie, moją uwagę bardzo absorbowało, to być może ktoś z was słyszał, bo to nawet i ogólnopolskie media o tym pisały, właśnie akcja Mecenasi Gastro, gdzie nieodpłatnie pomagaliśmy tym restauracjom, które chciały się zbuntować przeciwko, powiedzmy sobie szczerze, no, niekonstytucyjnym, nielegalnym obostrzeniom, tym, że restauracje zostały zamknięte, i traktuję to chyba, no powiem nieskromnie, jako chyba jedno ze swoich większych takich zawodowych osiągnięć, że właśnie zbliża się 28 maja, czyli dzień otwarcia restauracji, a ja 5 restauracji w Toruniu, którymi my się opiekowaliśmy, mają czyściutkie konto, tak? Czyli ani nie miały żadnej kary, ani nie miały decyzji o zamknięciu, tylko sobie po prostu spokojnie, w miarę spokojnie, bo kontrole oczywiście były, ale zarabiały sobie pieniądze. I też myślę, że to właśnie odzwierciedla takie moje podejście do prawa, to właśnie, co robiliśmy z restauracjami. Ja nie jestem tym facetem, który mówi, co wolno, a czego nie wolno, tylko raczej po prostu układa strategię, jak pomimo tego stanu prawnego, który jest, jednak w miarę małym ryzykiem jednak zarabiać pieniądze. Kropka. No właśnie, o to w tym wszystkim chodzi, żeby bezpiecznie zarabiać legalnie, ale właśnie w majestacie przepisów. Słuchajcie, widzę, że nas przybywa. Witaj, Marta, cieszę się, że jesteś. Witaj, Grzegorz. Ja dzisiaj będę interaktywnie prowadziła, także przygotujcie się do tego, że będziecie musieli mi się tutaj udzielać w jakimś większym bądź mniejszym stopniu, ale lecimy z koksem. Słuchajcie, agenda. Odpowiemy sobie mniej więcej na takich 14 podstawowych zagadnień, jeżeli chodzi o w ogóle projekt umowy homestagingowej, czyli dlaczego umowa jest w ogóle ważna, czym się różni taka umowa i czy się różni w takim kontekście prawnym od pokazów na tak zwane garnki dla seniorów, jakie są w ogóle nasze doświadczenia, jeżeli chodzi o umowy, tak naprawdę czy jest różnica pomiędzy zawieraniem umowy pomiędzy klientem indywidualnym, znaczy my jako osoby, które prowadzą przedsiębiorstwo w różnej postaci, czy to jednoosobowej działalności gospodarczej, czy spółki, czy mamy różnicę, jeśli podpisujemy taką umowę ze zwykłym Kowalskim, a też z innym przedsiębiorcą. Jaki jest tak naprawdę, jak ustalić ten zakres działań w tej umowie naszej, żeby ona była bezpieczna dla nas? Czy w ogóle pobierać zaliczkę? Jeżeli tak, to czy zaliczkę, czy zadatek? A może w ogóle nie pobierać, a może płacić ze swoich środków? Dzisiaj sobie też o tym trochę powiemy. Czy można zrezygnować z umowy z tak zwanym trudnym klientem i co w sytuacji rezygnacji z naszym wynagrodzeniem? Czy możemy w ogóle, czy może zdarzyć się sytuacja, znaczy może to już każdy wie, że może, ale co w sytuacji, jeśli klient nam zwyczajnie rzecz mówiąc nie płaci? Czy to, że ekipa budowlana, którą wzięliśmy do współpracy, opóźnia już realizację o tygodnie, jak nie miesiące, wpłynie na nasze wynagrodzenie, jak się przed tym zabezpieczyć, czy w ogóle w jaki sposób rozwiązać kwestię udostępniania budżetu przez klienta, czy klient w ogóle może odrzucić na
ostatnim już etapie realizacji nasz projekt i powiedzieć, w sumie to mi się nie podoba, nie zapłacę pani Martyno ani grosza. I czy można publikować zdjęcia z realizacji u klienta? Oczywiście po drodze będą wasze pytania i odpowiedzi, także zostańcie z nami do końca, sesja pytań i odpowiedzi będzie, słuchajcie, na samym końcu. Oczywiście możecie po drodze zadawać pytania, ale ja je będę odczytywać już później. Przechodząc już do konkretów, Piotr przygotował na potrzeby homestagerek projekt umowy homestagingowej. Ona składa się z 5 stron i w tej umowie będziemy, ten wzór umowy zawiera tak naprawdę następujące zagadnienia i to tak będzie trochę prawniczo. Określenie stron umowy, jakie są kluczowe warunki umowy i jakie są pozostałe warunki umowy, czyli przedmiot umowy, oświadczenie stron i charakter usługi homestagingu, jakie są obowiązki nasze, jakie są obowiązki zamawiającego, jaki jest budżet, termin wykonania umowy i zakończenia projektu, wynagrodzenie, odstąpienie od umowy i postanowienia takie końcowe. No ale do tego są jeszcze oczywiście załączniki. Ta umowa przygotowana na potrzeby homestagerek zawiera aż 5 tych załączników, czyli koncepcję wykonania umowy, protokół odbioru kluczy, protokół odbioru prac, pełnomocnictwo i klauzulę informatyzacyjną dotyczącą przetwarzania danych. I zaraz przetłumaczymy to na język polski, bo na razie to mówię, brzmi to enigmatycznie. Cześć Ania, ale chcę, żebyśmy przetłumaczyli to na język polski, prosty, zrozumiały dla każdego. Więc może zacznę, mój drogi, w ogóle od tego, dlaczego umowa jest ważna, Piotrze? Powiedz mi. Bardzo dobre pytanie. Zupełnie jakbyśmy wcześniej tych pytań nie uzgadniali, bo przecież nie uzgadnialiśmy, prawda? Umowa jest ważna z takich paru powodów, ale ja bym powiedział, że to nie są takie powody do końca stricte prawne, ale takie praktyczne. W całym moim życiu zawodowym jakby wielokrotnie się przekonywałem, że umowa ma olbrzymi taki, spisana umowa, ma taki olbrzymi aspekt psychologiczny, bo jak może część z was wie, wie to na pewno prawniczka Martyna, w polskim prawie wcale nie jest tak powiedziane, że umowa to koniecznie musi być spisana, jest tak zwana zasada swobody formy, że ważna jest także umowa ustna, pod warunkiem, że da się udowodnić, w jaki sposób się strony dogadały. Tylko dobra, ja wiem, poczekaj, kropkę postawię, bo już widzisz, już prosto, żeby tak podsumować to, co powiedziałeś. Czyli umowa zawarta w formie ustnej de facto też jest ważna. Gorzej tak. Z udowodnieniem tego, co składało się na warunki umowy. Dlatego jest to mniej bezpieczne niż umowa, która jest zawierana pisemnie. Jest taki aspekt psychologiczny. Ludzie w polskiej obyczajowości, mimo wszystko, to, co zostało własnoręcznie podpisane, to traktuje się właśnie, że to jest, to nam nabiera w tym momencie takiej szczególnej mocy. I ludzie często niepoważnie traktują uzgodnienia ustne, tak? W waszym interesie, jako osobami, które cały czas zarządzają ryzykiem prowadzenia swojej działalności, w waszym interesie jest to, żeby klienta dobrowolnie przekonać do tego, że on powinien zapłacić, a to, że jesteście w stanie ewentualnie później udowodnić swoje racje i wygrać przed sądem po jakimś tam rocznym czy dwuletnim procesie, to jest radość mniejsza. Więc podpisana umowa daje wam pewną taką psychologiczną przewagę, że ludzie to traktują w ten sposób, że to jest jakby ma taką większą moc, jest prawnie bardziej wiążące. Druga sprawa. Jedna rzecz, to ja tutaj przerwę ci, bo chcę dowiedzieć się, już przybyło nas trochę, więc chcę w ogóle zapytać tutaj naszą dzisiejszą publiczność, którą serdecznie jeszcze raz pozdrawiam. Kto w ogóle prowadzi? Jeżeli są osoby, które prowadzą projekty homestagingowe, to niech wpiszą jedynki na czacie, żebyśmy wiedzieli, że tutaj mówimy do osób, które też faktycznie już z takimi rzeczami mają do czynienia. Także czekamy na wasze jedynki. A teraz number two. Piotrze, drugi aspekt podpisywania, po co ta umowa? Drugi aspekt, po co jest umowa? Czasami nam się zdarza w życiu nie zrozumieć, tak? Czyli ja się umawiam z kimś, on zapamiętał, że my się umówiliśmy na to, ja zapamiętałem trochę inaczej. I w momencie, kiedy umawiamy się ustnie, to jest trochę
problematyczne i często okazuje się, że my się w ogóle na samym początku źle zrozumieliśmy. Jeżeli mamy papierek, do którego możemy wrócić, to jest dużo łatwiej tą treść umowy odtworzyć. I punkt trzeci, już taki bardziej prawny. Okej, może i mamy w polskim prawie zasadę swobody formy, że również umowa ustna jest ważna, natomiast mając umowę na piśmie, nasz wysiłek w udowadnianiu treści tej umowy przed sądem jest po prostu dużo mniejszy. I to są takie trzy rzeczy podstawowe, dla których właśnie uważam, że umowy są ważne. Piotrze, myślę, że tutaj więcej osób uważa, że umowy są ważne, bo co najmniej kilka napisało, że już takie umowy praktykuje, a wręcz Monika wyprzedziła jeden z moich slajdów, bo napisała, że nauczyła się, że umowa jest na złe czasy. Będziemy to dzisiaj, Moniko, poruszać. No dobra, no to Piotr, powiedz mi w takim razie, co z tymi garnkami, seniorami i tą umową na homestaging? Jakbyś tak mógł powiedzieć prostym językiem, no jak to jest z tym wszystkim? Dlaczego to tak jest, to jest podobne albo nie jest podobne? I znaczy, śmiechy, chichy, ale, no właśnie, co z tym ale? Nie jest podobne i trudno w ogóle to skojarzenie w sobie wytworzyć. Mam nadzieję, że wszyscy kojarzą ten motyw o sprzedaży bardzo drogich garnków różnych firm. Nie chcę tutaj marek wymieniać. Na pokazach dla emerytów te garnki są wielokrotnie przepłacone. To jest takie zjawisko, które, no nie wiem jak za granicą, w Polsce na pewno, to spokojnie myślę od niepamiętnych czasów funkcjonuje. I to zjawisko, że są właśnie takie pokazy, gdzie konsumenci nieświadomi są trochę zaganiani, jakby nasz polski ustawodawca, też ustawodawca unijny, bardzo dawno dostrzegł. I w polskim prawie pojawiła się taka możliwość, żeby od takiej umowy, która została zawarta jakby poza siedzibą firmy, tak, no bo do tego się sprowadza sprzedaż garnków taka na pokazach, że można w związku z tymi specyficznymi warunkami, w jakich została zawarta, że można z tej umowy w ciągu 14 dni sobie zrezygnować, tak? Wcześniej to był termin 10-dniowy, teraz od 2014 roku to jest 14 dni. Ale co to do jasnej cholery, za przeproszeniem, ma do homestagingu? A no to, że nam i wielu branżom się trochę rykoszetem dostało, bo zostało to razem z tymi nieszczęsnymi garnkami objęte tak zwanym takim reżimem prawnym umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. A tak się składa, że w homestagingu często będziemy zawierać umowy właśnie po domach klientów i właśnie dlatego jesteśmy traktowani właśnie jak ci garnkowi naganiacze. Wiesz co, Piotrze, to ja pozwolę ci przerwać, bo będziemy jeszcze mówić o takim punkcie później, a już dosyć dużo powiedziałeś, natomiast ja myślałam, że ty powiesz, że homestaging robimy w taki sposób, że tak zwiększamy wartość, że te garnki właśnie tak psychologicznie działamy, że ta wartość się wydaje taka jak tych garnków, a ty tutaj o takich przyziemnych tematach, no zawiodłam się. Jeżeli chodzi o porównania, to właśnie dzisiaj przed chwilą się ze swoim wspólnikiem widziałem i on właśnie widział, że mam cały sprzęt i właśnie pytał mnie, co ja robię. Ja mówię, no, że webinar będziemy nagrywać dla homestagerów i on tak się na mnie dziwnie popatrzył. I ja, tylko nie obraźcie się, bo to było całkowicie żartobliwe, po prostu wytłumaczyłem mu, że homestaging to jest coś takiego, jak są takie mirki, handlarze, które się zajmują samochodami, tam tutaj odpicują, żeby po prostu miały większą wartość, to homestagerzy to tacy to właśnie takie mirki, które robią to samo, tylko z nieruchomościami. I postawmy tu kropkę. Jeszcze dziewczyny, mam nadzieję, nie uciekły mi z tego czatu. Dobra, to słuchajcie, to dajcie dwójeczkom znać, kto już w ogóle w życiu podpisywał jakąkolwiek umowę. Już nie chodzi o to, czy w roli w ogóle, czy są osoby, które podpisywały umowy i czują, że no te umowy są ważne. Dajcie mi dwójeczkom znać, kto jest z nami na czacie. No bo tu już Monika też powiedziała, ale ja również to podkreślę, że umowę pisze się na tak zwane złe czasy. Co to znaczy złe czasy? Czy to znaczy, że wyjadą czołgi na ulicę i to jest ten zły czas?
Poza tym mam też takie pytanie do ciebie, Piotrze. Często spotykam się z taką obawą, że jak co będzie, jak klient zobaczy umowę, czy on się nie usztywni, czy on nie zrezygnuje z kontraktu, jakby dużo tych obaw będzie. Widzę, że sporo osób podpisywało już swoje umowy w życiu, a powiedzcie mi, czy kto boi się, że zbyt napompowana, powiem już tak bardzo, kolokwialnie, napompowana umowa może odstraszyć klienta. Czy są te osoby, które uważają, jeśli tak, to dajcie mi trójeczkę na czacie, a jeżeli nie, to dajcie czwóreczkę, ok? A ty, Piotrze, powiedz nam, jak to jest, co to z tymi złymi czasami, czy to chodzi o czołgi, czy co to są te złe czasy i faktycznie jak to jest z tą treścią umowy, żeby ona nie odstraszyła bądź zachęciła nawet. Z tymi złymi czasami to jest tak, że na początku, zwłaszcza to widziałem wielokrotnie, jak ludzie zakładają ze sobą spółki, ale myślę, że w przypadku każdej innej współpracy jest podobnie, ludzie są pełni takiego idealizmu, tak, że przecież wszyscy są uczciwi, przecież wszyscy chcą dobrze, więc po co ta umowa? Faktycznie, gdyby takie założenia zawsze się spełniały, to te umowy byłyby zupełnie niepotrzebne. Natomiast jak się domyślacie, tak po prostu nie jest. I tak jak zasadniczo umowa się nie do końca przydaje koniec końców, bo ja naprawdę w to wierzę, że ludzie w większości są uczciwi i ta umowa się nie przyda. Ta umowa jest po to właśnie na te parę procent przypadków ludzi nieuczciwych, tylko że wy niestety na samym początku nie wiecie, którzy są którzy. Dlatego umowy trzeba podpisywać z wszystkimi. Wiesz co, jeżeli chodzi o to odstraszanie klientów, może wynika to z zawodu, jaki ja wykonuję, ale ja uważam trochę przeciwnie. Jak ktoś wykonuje dla mnie usługę i to jest takie robione na gębę, to ja odbieram to trochę jako takie właśnie nie do końca profesjonalne i ta umowa bardziej może świadczyć o profesjonalizmie usługodawcy niż być czymś negatywnym, to ja raczej bym się obawiał tych, jako homestager obawiałbym się tych osób, które się boją podpisać umowy. Być może to właśnie świadczy o tym, że to może to nie są te osoby, z którymi tą umowę powinniśmy podpisywać, ale żeby umowa nie odstraszała, powinniśmy zadbać o to, żeby ona była po prostu sformułowana przejrzystym językiem. Ja praktykuję, jestem gorącym zwolennikiem takiego trendu w dokumentach prawnych, jakim jest plain language, czyli taki język taki, no dosłownie to znaczy płaski, ale język taki, który jest zrozumiały dla laika, tak? Jeżeli to nie jest tak, że używając bardzo trudnego języka w umowie wy zaimponujecie swojemu klientowi, tylko możecie go raczej wprowadzić w zakłopotanie, sprawić, że on się po prostu czuje głupi, a nikt się głupi po prostu czuć nie lubi, więc trzeba gdzieś znaleźć ten balans pomiędzy tym, żeby umowa od strony prawnej była poprawna, a z drugiej strony, żeby ona była przejrzysta od strony językowej. Wierzę, że to się zrobić da, no i nam się też w toku pracy nad tą naszą umową, myślę, że się to udało zrobić. Mhm. Wiesz Piotr, bo tutaj mam taką uwagę od Ani, że to też zależy od tego, kto jest klientem de facto, bo trudność naszej usługi jako homestagerów, czy też pośredników nieruchomości, powiedzmy, że gdzieś to się w dużej mierze zazębia, jest taka, że często ludzie w ogóle mają taką dystans już do samej usługi. A nagle, jeśli przychodzą jeszcze te aspekty prawne, wiesz, wiele takich stron do podpisania, no to ludzie się mega usztywniają, jeszcze wiadomo, że to chodzi o pieniądze. Natomiast myślę, że ja jako osoba, która już de facto w tej branży homestagingu trochę funkcjonuje, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ja omawiam całą umowę przed, gdzieś tam w
jakby to nie jest tak, że zarzucam klienta tą umową, a teraz będziemy czytali i tak dalej, tylko raczej już na etapie mówienia o tym, jak funkcjonuje współpraca ze mną, bardzo dużo rzeczy przemycam. Potem oczywiście też daję klientowi czas, różni są klienci, słuchajcie, jedni w ogóle nie przeczytają tej umowy, drudzy natomiast szczegółowo, co do słowa, będą ją analizować. Ja osobiście wolę tych drugich, ale mówię, różni są. Jeżeli wiem, że się nie zapoznali, to i tak mimo wszystko staram się z nimi tą umowę gdzieś tam nawet pobieżnie, ale przerobić, zahaczając o te fragmenty, które są dla mnie szczególnie istotne. I to jest, mi się nikt nie wycofał jeszcze dlatego, że była umowa, jeżeli chodzi o to, ale oczywiście trzeba to też umiejętnie rozegrać. I zgadzam się z Piotr tutaj z tobą, że faktycznie no, dużo zależy też od języka tej umowy. Jeżeli jest zbyt napompowany, no to ludzie już bledną na starcie, a tu jeszcze kupa pracy przed nami. Dobrze, to tyle, myślę, że jeżeli chodzi o to. Natomiast słuchaj, są takie różne sformułowania, to tak trochę jak w tym marketingu, w którym ty tam się specjalizujesz, że są konwersje, te takie piksele, jakieś tam kuźwa, różne magie, gdzie no tutaj w prawie też są różne takie sformułowania, które znają w większości tylko prawnicy i są tak zwane klauzule abuzywne na przykład. Jak to się ma właśnie do zawierania umów z klientem indywidualnym, a z tym z podmiotem gospodarczym? Czym są te klauzule abuzywne i dlaczego powinniśmy ich unikać w umowie? Jeśli możesz w kilku słowach nam o tym powiedzieć. Tak w skrócie. A jeszcze dodam, że nam się stan prawny w ogóle jeszcze bardziej skomplikował, bo teraz mamy trzy kategorie w ogóle takie prawne uczestników tego rynku. Po pierwsze mamy osoby indywidualne, czyli takich konsumentów. Po drugie mamy jednoosobowe działalności gospodarcze, które zawierają umowy jako też jako tacy laicy, niezawodowcy, a trzecia kategoria no to są właśnie tacy przedsiębiorcy, czyli na przykład powiedzmy spółki prawa handlowego. Te dwie pierwsze kategorie, czyli konsument, taki klient indywidualny i firma jednoosobowa, która zawiera umowę w takiej dziedzinie, w której ona no, nie jest specjalistą. Tam niestety mamy bardzo istotne ograniczenia co do, nie możemy zaszaleć jednym słowem, tak? Czyli każda próba przegięcia umowy na swoją stronę, na przykład poprzez stosowanie różnego rodzaju kar umownych, czy poprzez wprowadzenie takich warunków rezygnacji, że to my możemy wszystko, a klient właściwie nie może nic, skończyć się może tym, że każde takie postanowienie może zostać uznane właśnie za taką klauzulę abuzywną, klauzulę niedozwoloną, różnych nazw się używa. A co to dla nas oznacza? Jako to oznacza to, że te, po pierwsze, że te postanowienia w ogóle nie będą miały mocy prawnej, a druga sprawa, jak będziemy te postanowienia stosować w stosunku do klientów indywidualnych, to jeszcze się możemy UOKiK-owi narazić i może zostać dodatkowo wobec nas zastosowana na przykład kara finansowa. Czyli poważne rzeczy. Czyli, bo faktycznie to jest tak, ja sama wiem, jak nieraz ktoś mi podpowiada, no mówię, pewne rzeczy potrafię sama zweryfikować jako prawnik, nieczynny, ale z wykształcenia, więc jakby, a zróbmy tak, a zapiszmy to coś tak, a dlaczego ma być tak, no ja mówię, no tak, ale to jest niezgodne po prostu z prawem i robią oczy, jak to, ale przecież wiesz, bo ludziom się mają pojęcia, w zasadzie, że jest swoboda zawierania umów, no tak, jest swoboda zawierania umów, ale są pewne nadrzędne przepisy, które gdzieś tam regulują treść dozwoloną umów. Jakby to jest to, że właśnie często jakby jest pomyłka w tych rzeczach. Także okej, to chyba wiemy, że generalnie łatwiej jest zawrzeć umowę, podsumowując, łatwiej jest zawrzeć umowę, jeżeli prowadzimy działalność z drugim podmiotem, na przykład z fotografem w naszej branży, jak rozumiem, albo na przykład homestager versus pośrednik nieruchomości, czyli osoba, która też będzie miała, przypuśćmy, działalność gospodarczą, bo wtedy ta swoboda umów jest większa i na więcej rzeczy możemy się umówić, niż jeżeli wykonujemy usługi dla klientów indywidualnych. Tu już musimy być bardzo ostrożni w tym, czego my... Tak, i wiesz co, dodam jeszcze, że jako taki przykład, jaka
głupota potrafi być uznana za klauzulę niedozwoloną, której zupełnie byśmy się nie spodziewali. Chociażby zwyczajne zastrzeżenie, że w razie sporu to sąd, który jest dla nas jako przedsiębiorcy właściwy, będzie rozstrzygał tą sprawę, a nie sąd właściwy dla klienta, jeżeli jakby jest tutaj różnica w lokalizacji, też klauzulą niedozwoloną, będzie. I jeszcze taka jedna różnica, jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze i klientów indywidualnych, to jest właśnie, nawiązując do tego, co już powiedzieliśmy o tych gankach, że ten szczególny taki reżim prawny tej umowy zawartej poza lokalem będzie miał właśnie zastosowanie w stosunku do konsumentów i do tych niezawodowych, jednoosobowych działalności gospodarczych, a w stosunku do takich klasycznych podmiotów gospodarczych, no już tego na nasze szczęście nie będzie. Słuchajcie, jak są tutaj osoby, które zawierają umowy wyłącznie u siebie w siedzibie, to dajcie szóstki, a jeżeli są osoby, które poza siedzibą przedsiębiorca, na przykład u klienta w domu albo u klienta na inwestycji, to dajcie piątki. Chcę zobaczyć, jaki jest stosunek osób, które zabezpieczają się w ten sposób, że tylko u siebie w przedsiębiorstwie, a jakie jednak osoby tutaj dostosowują się bardziej mimo wszystko do klientów. Jak możecie, to szóstki i siódemki. Szóstki to te osoby, które tylko u siebie w biurze, a siódemki to te osoby, które poza biurem. A to ciebie, Piotrze, bym prosiła, żebyś uzupełnił te garnki, zamknijmy już ten temat zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, tak to się ładnie nazywa. Może tak, jakie są, jeżeli coś takiego robimy, czyli zawieramy umowy nie w naszej siedzibie firmy, tylko gdzieś poza, no przede wszystkim w terenie, na nieruchomości klienta, to powoduje, że klient ma prawo do odstąpienia od takiej umowy w terminie 14 dni. No brzmi trochę strasznie, zwłaszcza pod kątem tego, że my możemy już w zasadzie zacząć swoją pracę i co wtedy z naszym wynagrodzeniem. Powinniśmy bardzo starannie podejść do tego od strony formalnej, czyli po pierwsze poinformować klienta o tym, że takie prawo ma, szczegółowo co to oznacza, że to jest to 14 dni, od kiedy się liczy, co trzeba zrobić, żeby odstąpić, jakie są skutki tego odstąpienia, czyli że jakby zwrot pieniędzy. Druga sprawa. Czyli mówisz, że unikamy sytuacji, że przemilczamy temat i liczymy na to, że albo klient nie jest świadomy, albo dwa tygodnie czekamy i mówimy. Proszę, jak jasna cholera, przepraszam za sformułowanie, ale unikamy bardzo. Dlaczego? Bo jeżeli nie będziemy w stanie udowodnić, że poinformowaliśmy, to termin na odstąpienie przedłuża się do 12 miesięcy. To by była po prostu katastrofa. Dalej, jeżeli chcemy zabezpieczyć swoje prawo do wynagrodzenia pomimo odstąpienia od umowy, to musimy odebrać klienta oświadczenie i zaznaczam, to oświadczenie musi być osobno, nie że gdzieś wplecione w umowę, tylko osobne oświadczenie, że ten klient żąda rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem tego terminu. Widzę, że tutaj jest Sabina Libera, która mnie pozdrawia, więc Sabina jako pośredniczka doskonale będzie wiedzieć. Pośrednicy mają dokładnie ten sam problem. Trzeba odebrać od klienta oświadczenie, że żąda przystąpienia do prac przed terminem do odstąpienia, że jak usługa do tego czasu zostanie skończona, to prawo do odstąpienia jakby zostanie bezpowrotnie utracone, a jeśli umowa zostanie do czasu tej rezygnacji wykonana częściowo, to należy się jakby wynagrodzenie proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy, tak? I jeszcze raz zaznaczam, przemilczenie tych rzeczy to jest najgorsze, co możecie zrobić. Także tutaj, słuchajcie, szczególnie uczulam te osoby, które dopiero startują w branży i nie są świadome pewnych rzeczy. A propos tego, czy w ogóle zawierać umowy, to zobaczcie, jak bardzo skomplikowany jest sam proces umowy w takim sensie prawnym. Oczywiście to można, jak przejdziemy później do tego, jak do życia, to jest normalna część wykonywania umowy, to podpisanie tej umowy i tyle. Natomiast zwróćcie uwagę, że jeżeli naprawdę traficie na jakiegoś krnąbrnego
delikwenta, który dobrze będzie się w tych swoich prawach tutaj orientował, to wręcz wykorzysta to, że nie został poinformowany o tym, że nie miał prawa do odstąpienia i tak dalej. Oczywiście wam powiem, teraz tak trochę straszę, ty Piotr masz większe pewnie doświadczenie jako prawnik czynny, który gdzieś tam chodzi do sądów i toczy batalię. Ja jako homestager mogę powiedzieć, że po wielu latach mojej pracy ja jeszcze nie miałam żadnej sprawy w sądzie i tak naprawdę tylko raz zdarzyło się na samym początku, że gdzieś tam klient nie chciał mi zapłacić za wynagrodzenie, ale po części, nie ukrywam, była to moja wina, bo po prostu źle mu pewne rzeczy zakomunikowałam i bardzo szybko odrobiłam tą lekcję. Natomiast też mówiąc tutaj do osób, które dopiero startują w branży, to prawda jest taka, że no, może prawnicy trochę inaczej, Piotrze, ale homestagerzy mają tak, że no raczej na start nie otwierają swojego biura, gdzie przyjmują tych ludzi, gdzie wiesz, podpisuje się nawet te umowy, gdyby się chciało. Są to po prostu na początku zbędne koszty, szczególnie, że charakter pracy homestagera jest taki, że on głównie działa w terenie, tak? On głównie jeździ oglądać nieruchomości, on głównie jakby tutaj pracuje, robi zakupy na przykład. No oczywiście teraz się to trochę zmieniło w czasach pandemii i dużo rzeczy robimy też online, ale no mimo wszystko to, że robimy online u siebie w domu, to rozumiem, że no to nie wiem, to jest traktowane, że jakby inaczej zapytam. Jeżeli podpisaliśmy umowę, jakby wiesz, nie widząc się z klientem, to jak to jest traktowane wtedy? Wiesz co, odpowiem jak typowy prawnik, czyli to zależy, bo jest coś takiego jak umowa zawarta, na odległość. Okay. Ja uważam, że umowa i to są dokładnie te same uprawnienia, tak jak w przypadku tej umowy zawartej poza lokalem, czyli to 14 dni na odstąpienie. I teraz pytanie jest takie, co jest umową zawartą na odległość? No bo tak patrząc dosłownie, no to okej, zawieramy umowę przez maile, tak, na przykład, no to jest umowa, zawarta na odległość. Natomiast jak się wgłębić w te definicje, co według ustawy o prawach konsumenta znaczy umowa zawarta na odległość, to kurczę, nie chcę cytować, ale mniej więcej tam ja na podstawie tego przepisu bym powiedział, że taka umowa zawarta w ramach takiego zorganizowanego systemu jak sklep internetowy, to jest umową zawartą na odległość, a taka wymiana, manualna wymiana mailowa, powiedziałbym, że nie, natomiast zaznaczam, spotkałem się z odrębnymi stanowiskami. Oczywiście żadne z uzasadnień mnie nie przekonało, tak? Natomiast sygnalizuję, że takie coś po prostu jest i w przypadku umowy właśnie zawieranej mailem, no lepiej się zabezpieczyć niż nie zabezpieczyć. Super, to powiem ci jeszcze tak, ja pracuję autorską techniką, techniką SAPR, część osób pewnie dobrze już kojarzy tą moją technikę. Bardziej chodzi o to, że technika SAPR wykracza z takiej definicji zakresu homestagingu, ponieważ w bardzo dużej części projekty opierają się na rozbudowanych remontach, gruntownych remontach. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że jakby te kwoty w projektach na sam homestaging no, często są różnego pokroju, bo w ogóle same projekty homestagingowe no, mogą zaczynać się powiedzmy od kilkuset złotych, a kończyć się na setkach tysięcy złotych, jeżeli pracujemy tutaj techniką SAPR. No i rozpisaliśmy w umowie te zadania. Popraw mnie, jak się nazywał ten dział w umowie, który konstruował... Nie pewnie przedmiot umowy. Ale ten przedmiot umowy, dokładnie. I teraz, czy to... Bo dzisiaj widzę, mamy na tym spotkaniu osoby, które no, różnymi rzeczami się zajmują i też różne projekty homestagingowe wykonują. Czy taka umowa, można powiedzieć, jest uniwersalna? Czy ona przyda się osobom, które są, a ewentualnie nie pracują techniką SAPR, nie robią remontów dodatkowo? Znaczy uważam, że umowa pasuje do całego homestagingu, jakiego zakresu usługi byśmy w danym przypadku nie wykonywali, bo to jest umowa z założenia elastyczna i
Napisana w taki sposób, aby nie trzeba było specjalnie do każdego klienta coś zmieniać, tak? Tylko zrobiliśmy to taką techniką, że jest wypisane x rzeczy, które w ramach home stagingu mogą być wykonane, a my sobie w tabelce tylko po prostu zaznaczamy, które w tym przypadku znajdą zastosowanie, tak? I jakby też generalnie staram się w ten sposób umowy wielorazowego użytku konstruować, żeby klient jak najmniej musiał tam w środku grzebać. No i to jest właśnie taka umowa. Czyli umowa jest uniwersalna, trzeba po prostu zakres umowy sobie dobrać według działań, które akurat wykonujemy. A w ogóle jakbyśmy mogli podpowiedzieć tutaj osoby, które są z nami dzisiaj, w jaki sposób właśnie przystąpić do formułowania tego zakresu swoich działań. Przede wszystkim być precyzyjnym, dlatego że każdy brak precyzji skazuje nas na przykład w postępowaniu po pierwsze na niedopowiedzenia z klientem, po drugie później na dowolność, bo musimy mieć świadomość, że edukując rynek, nie edukujemy tylko samych klientów, którzy nie do końca rozumieją, czym jest home staging. Wiem, że być może macie takie wyobrażenie, że w sądach to pracują jakieś super mózgi, które znają się na wszystkim. Natomiast jeżeli pójdziecie do sądu, to wy musicie jeszcze sędziego wyedukować, co to jest home staging, bo on najprawdopodobniej o tym nie słyszał. I jeżeli to wy jesteście autorami tego formularza umowy, to każdy brak precyzji będzie działał na was, na waszą niekorzyść. Powiem na takim prostym przykładzie, który w ramach tej umowy, które w sklepie z Martyną przerabialiśmy. Nadzór nad ekipami. Chciałam właśnie to powiedzieć. Słuchajcie, ile czasu mi zajęło, żeby przekonać Piotra, że bo umowa jest konstruowana w ten sposób, ta, którą tutaj wspólnie przygotowaliśmy, żeby możliwie zabezpieczać interes oczywiście obu stron, ale jakby to wynagrodzenie naszej pracy, żeby nie okazało się, że na koniec ktoś powie i przyjdzie, że on, no sorry, nie zapłacę. Więc jakby są etapy płatności przewidziane. I jak ja Piotrowi powiedziałam, na jakim etapie ja biorę wynagrodzenie i pierwszą płatność i jest to moment podpisania umowy z ekipą budowlaną, to Piotr zrobił oczy jak 5 zł i powiedział, ale co, to bierzesz taką garzę za to, że po prostu podpisałaś umowę z ekipami? No i nagle zaczął się 15-minutowy wywód Martyny, na czym polega w ogóle podpisanie umowy z ekipą, że najpierw trzeba, tak jak robię to ja, tak, rozesłać przynajmniej do najpierw to w ogóle trzeba ustalić z klientem zakres tych prac, taki ostateczny, bo on jeszcze ulega zmianie. Potem jak już mamy ten zakres, to musimy go spisać i przygotować taką możliwość przedstawienia oferty ekipom, że wysyłam to minimum do 3 ekip, potem z każdą z osobna, bo najczęściej jest tak, że każdej pasuje w innym momencie, pojawiam się na nieruchomości, jeszcze sprawdzamy, później rozmawiam z nimi o tym w ogóle, ile oni będą chcieli za wykonawstwo takiej pracy, negocjuje te ceny, precyzuje, czy na pewno wszystkie ekipy przedstawiły tę samą ofertę, jeżeli chodzi o zakres prac i tak dalej, także to jest naprawdę kilkanaście godzin mojej pracy, ciężkiej pracy, słuchajcie. No i właśnie, tu jest jakby już to, że dopniemy jakąś umowę, przygotujemy ją dedykowaną dla klienta i w jego nawet imieniu podpiszemy na przykład umowę albo doprowadzimy do spotkania, które on podpisze z ekipą, no to jest taki pierwszy moment współpracy już za nami. I teraz mogę ci oddać, jak to z twojej strony właśnie, dla mnie to było oczywiste, a tylko to pokazuje, że dla Piotra, który jakby jest prawnikiem, ale no nigdy nie korzystał z usług homestagera, zachęcam, no nie było to takie oczywiste, więc zobaczcie, jak my, chodzi o to, żeby to też wszystko rozpisać w umowie, jakie działania będą składały się na tę czynność, tak? Mhm. I tak jak powiedziałem, brak precyzji zawsze praktycznie będzie obciążał was. Chciałem inny przykład, jeżeli chodzi o te ekipy budowlane. Jeżeli wpiszemy sobie w umowie, że obowiązkiem homestagera jest nadzór nad ekipami budowlanymi,
Co się może pod tym kryć? My sobie myślimy, aha, czyli będziemy po prostu gonić budowlańców, żeby oni się w terminie wyrabiali, a później się może okazać, że z tego bardzo ogólnego sformułowania nadzór wynika, że my później będziemy odpowiadać za to, że na przykład nieprawidłowo dokonaliśmy odbiór, nie zgłosiliśmy jakiś wad, później odbierając robotę od ekipy budowlanej, bo widzicie, nie ma prawnej definicji homestagingu. Tak? Homestaging jest tym, co my w umowie napiszemy, ewentualnie tym, co sędzia później na temat homestagingu wyczyta. Nie ma w kodeksie cywilnym, nie ma działu pomiędzy umową o dzieło, a umową zlecenia, umowa homestagingowa. Więc to, co my napiszemy, to będzie, tak? Więc w takim przypadku, ja może opowiem Martyna, w jaki sposób rozwiązaliśmy problem tego nadzoru, żeby nagle się nie okazało, że no, będziemy na przykład odpowiadać za to, że my nie zauważyliśmy wady jakiejś tam robót, po prostu ograniczyliśmy te nasze obowiązki wobec ekipy do... Poza tym oczywiście, że my tam to ofertowanie całe zrobiliśmy, porozsyłaliśmy zakresy robót i tak dalej, ale już na etapie samej pracy po prostu wprost w umowie ograniczyliśmy, że naszym obowiązkiem jest pilnowanie terminowości i sygnalizowanie klientowi jakichś tam ewentualnie opóźnień w pracach. Zdjęliśmy z siebie tym samym tą właśnie groźbę tego, że my tam... Nie będąc przecież budowlańcami, nagle się staniemy odpowiedzialni za, jako taki wręcz trochę inwestor zastępczy właśnie za całe dokonywanie odbiorów, za bardzo takie twarde, techniczne, merytoryczne sprawdzanie prawidłowości prac ekipy. Tak? Także precyzja działa na naszą korzyść jako homestagerów, brak precyzji, bardziej ogólne sformułowanie, bardziej ogólny zakres usług niestety na naszą niekorzyść. No, problem jest taki, że nam się wydaje, że jesteśmy czasem precyzyjni, a okazuje się w praktyce inaczej. To jest jakby to, że sama się na tym złapałam, nawet będąc prawnikiem, że później jednak po jakimś czasie coś mi się wydawało oczywiste, a potem okazywało się, że można to na dwa sposoby rozumieć. Także to jest ta trudność, Piotr, i tak to wygląda. Natomiast przechodząc, słuchaj, już do tematu finansów tak płynnie, to powiedz tutaj nam, czy możemy przyjmować zaliczkę, a może lepiej zadatek, czym w ogóle ta zaliczka od zadatku się różni, a może w jakiś inny sposób można rozwiązać te kwestie. Ja opowiem wam, jaki ja mam patent na to, ale jestem też ciekawa właśnie i to bym prosiła o interakcję. Dajcie znać, czy pobieracie zaliczki. Jeżeli pobieracie zaliczki na swoje czynności homestagingowe od klienta, to wpiszcie mi tutaj dwójeczki. Jeżeli nie pobieracie zaliczek, to dajcie jedynkę, a jeżeli jeszcze w jakiś inny sposób to robicie, to dajcie trójkę. Jestem ciekawa, jakie będą odpowiedzi. Ja wam powiem o innym sposobie, który ja robię, a teraz oddaję głos Piotrowi. Okej, zaliczkę jak najbardziej możemy przyjąć. Zaliczka to jest po prostu... część płatności uiszczona przed wykonaniem usługi. Zadatek to jest taka zaliczka na sterydach, bym powiedział. Czyli zadatek oprócz tego, że oczywiście jest częścią płatności uiszczoną wcześniej, to jest dla nas takim zabezpieczeniem, że jak się tam klient rozmyśli, powiedzmy, no to ten zadatek u nas po prostu zostaje. Natomiast niestety zadatek jest bronią obosieczną. Jeżeli to my nie wykonamy umowy, jeżeli to my popadniemy w zwłokę, to klient nie tylko może zrezygnować z umowy i żądać zwrotu tego, co zapłacił, ale on żąda zwrotu tego, co zapłacił i jeszcze raz tyle. I ewentualne modyfikacje, bo tak wynika z kodeksu cywilnego, i ewentualne modyfikacje tego, żebyśmy nie musieli mu drugi raz zwracać, to są dopuszczalne w umowach właśnie takich profesjonalnych, czyli B2B, tak, pomiędzy nami a podmiotem gospodarczym. W przypadku umów z konsumentami, z osobami fizycznymi, to praktycznie zawsze będą, taka próba niesprawiedliwej modyfikacji
formuły zadatku będzie tą klauzulą niedozwoloną, o której mówiliśmy. Więc jeżeli chcemy zastosować, wzmocnić naszą zaliczkę, jakby napakować do niej sterydów, zrobić z niej zadatek, to zawsze miejmy z tyłu głowy to, że to może zadziałać przeciwko nam. Bardzo fajnym rozwiązaniem, które też w tej naszej umowie zastosowaliśmy, jest to, aby podzielić płatność na etapy, czyli powiedzmy, że usługa homestagingowa jest podzielona na takie trzy etapy, powiedzmy do podpisania umowy z ekipami budowlanymi, realizacja z ekipami budowlanymi, a później takie miękkie rzeczy w stylu sesja i tak dalej. I możemy właśnie tak rozwiązać płatności, że płaci się za poszczególne etapy prac. I też przez odpowiednie sformułowanie umowy ewentualna rezygnacja klienta nawet wskutek naszego fuck-upu może wcale nie skutkować tym, że będziemy musieli oddawać wynagrodzenie całe, które klient dostał, więc warto to nasze ogólne wynagrodzenie rozbić po prostu na te etapy i uregulować tak umowę, że w przypadku odstąpienia, no to klient i tak jest zobowiązany do jakby płatności wynagrodzenia jakby stosownie do etapu zaawansowania pracy. Tak, słuchaj, jeszcze zapomniałam na początku dodać, że jest taka bardzo nietrafiona forma. Martyna, postawiłem kropkę, nie wiem, co zmienić. Tak, 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 ale chciałam powiedzieć właśnie, wiesz, i chcę, żebyś ty to do tego się ustosunkował jako mecenas, bo zdarzają się sytuacje i często o nich słyszę, że szczególnie początkujące homestagerki, tak zafascynowane, wiesz, pracą, takim tym flow, z tymi takimi marzeniami, ideami zmieniania świata, posuwają się do tego stopnia, że inwestują własne środki w zakup przedmiotów, czy tam rzeczy potrzebnych do aranżacji czy remontu. Potem oczywiście jakby mając, no, odzyskując to od klienta. Czy uważasz, że to jest dobra forma w ogóle? Czy zachęcamy, czy jednak przestrzegamy tutaj dzisiaj przed tym? Absolutnie, absolutnie przestrzegamy. To jest taki perspektywy po prostu zwyczajnego zarządzania ryzykiem. Nigdy do końca, nawet mając podpisaną umowę, nigdy nie do końca wiemy, z kim mamy do czynienia, czy z osobą uczciwą, czy z osobą wypłacalną, więc jeżeli my radzimy brać zawsze część pieniędzy nie tylko na końcu, ale jakby w trakcie wykonywania usługi, to analogicznie musimy odradzać jakby kładzenie na szali własnych pieniędzy, co do których możemy mieć problem z ich odzyskaniem. Absolutnie bezwzględnie zalecam, aby w umowie postawić bardzo twarde warunki, jeżeli chodzi o udostępnianie przez klienta budżetu, tak? Czyli jasno określić, ile ten budżet wynosi, ewentualnie czy możemy i o ile procent go w nadzwyczajnych okolicznościach przekroczyć, i absolutnie ani mi się ważcie co do tego takiego podstawowego budżetu, jakieś tam wykładanie pieniędzy za klienta, tylko po prostu dopóki klient tych pieniędzy w taki czy inny sposób uzgodniony, tu też jest pewne pole manewru, nie położy, to po prostu prace w tym zakresie, tam gdzie konieczne jest wydawanie tych pieniędzy, to w tym zakresie prace się po prostu nie zaczynają. I tyle. Dobra, to ja tylko powiem, jak ja mam mniej więcej na to patent i co u mnie się na pewno sprawdza, to, że ja proszę klienta, żeby w określonym banku otworzył konto bankowe na czas trwania projektu homestagingowego, mnie zrobił pełnomocnikiem tego konta i wyrobił mi kartę do płatności, która będzie opiewała na moje imię i nazwisko, są takie możliwości, i w czasie trwania projektu umieszczał tam po prostu transze za płatności i z tego korzystam, jak się środki kończą, to proszę, żeby kolejna transza była uiszczana. Fajne jest to, że klient wtedy ma poczucie bezpieczeństwa, że to on jednak cały czas ma kontrolę nad tym kontem bankowym, bo jest jego, w każdym momencie możemy od niego odciąć.
i tyle. Natomiast no jakby jest to w ogóle fajniejsze też do rozliczeń, słuchajcie, później, bo klient ma po prostu wykaz wszystkich transakcji w jednym miejscu i naprawdę to budżetowanie też jakby nam jako homestagerom potem się ułatwia, także to jest tak, ten sposób zaproponowałam w umowie tutaj, którą wraz z Piotrem przygotowaliśmy i do tego Was też zachęcam. Dobrze, no to teraz słuchaj, kolejna rzecz. Trudny klient, oj, 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 jak ja to uwielbiam. Jak to jest, słuchaj, z tymi trudnymi klientami? Czy my możemy z nich zrezygnować? W ogóle mam pytanie do osób, które tutaj jeszcze z nami są. Nie usnęliście, mam nadzieję, dajcie znać. Napiszcie ja, jeżeli kiedyś zrezygnowaliście z umowy z klientem. Albo nie, jeżeli nie zrezygnowaliście, ale mieliście obawy przed tym. Dlaczego też tego nie zrobiliście? Także dajcie znać. Przy dużych transakcjach, tu Dominika pisze, że to się sprawdza. Tak, bo mówimy o takich większych projektach. Pytanie, co to duże, a co to małe? Bo tak naprawdę faktycznie, jeżeli projekt jest tam na kilka tysięcy złotych, to można to nawet gotówkowo rozliczyć i gdzieś tam tylko wziąć potwierdzenie, tak, tej kwoty. Także znaczy, to... Wiesz co, według mnie po prostu rezygnujemy to, że trzeba to digitalizować, tak, w ten sposób, że na koncie. Konto, wszystko jest live, po prostu podgląd tych wydatków. Nie jest to żadna świętość. Po prostu możemy zapewnić sobie otrzymanie czy przelewu, czy w gotówce i później przedstawić dokumenty rozliczeniowe, tak? Tylko po prostu kładę bardzo duży nacisk na to, żeby w zakresie budżetu, sposobu wydatkowania absolutnie nie było żadnych niedomówień, niedopowiedzeń, a tym bardziej jakiegoś tam wykładania pieniędzy za klienta. Fuj. Dobra, to co z tym naszym wynagrodzeniem i trudnym klientem? Możemy zrezygnować z umowy? Kiedy możemy zrezygnować z takiej umowy? To znaczy, to jest pytanie o definicję trudnego klienta. Z takim zwyczajnym, trudnym klientem, który jest po prostu jakiś niemiły, niesympatyczny, albo dzwoni w niedzielę o godzinie 22 po dwa, trzy razy, to no tak nie do końca. Tak nie do końca mamy twarde prawne, nie do końca mamy takie twarde prawne narzędzie, żeby takiego klienta za przeproszeniem spławić. Natomiast jeżeli bycie trudnym klientem objawia się już w obiektywnym utrudnianiu wykonania umowy, czyli na przykład nie wpuszcza nas do mieszkania, nie daje kluczy, zmienił zamki, nie daje budżetu i tak dalej, to już nam pewną taką ścieżkę do odstąpienia od umowy otwiera. Jeżeli nie mamy specjalnych na tą okoliczność postanowień w umowie, to mimo wszystko kodeks cywilny pozwala nam na to, ale zaznaczam, to muszą być takie rzeczy, które jakby klient nie współpracuje z nami i nam to obiektywnie uniemożliwia wykonanie umowy. O jakby taką kategorię przewinień chodzi, to w takiej sytuacji powinniśmy wyznaczyć klientowi termin na piśmie, do kiedy on te swoje obowiązki, to co my od niego chcemy, ma wykonać, z zagrożeniem, że od umowy odstąpimy i faktycznie po upływie tego terminu odstąpić. Fajniej jest mieć to jednak w umowie, czyli dokładnie sprecyzowane, co to są te obowiązki, których my od niego wymagamy. Też, żeby było po prostu się gość czy gościuwa za przeproszeniem pod tym podpisał i jakby był tego świadomy, żebyśmy mogli mu tym papierkiem zamachać przed oczyma i jasne sformułowanie, nie pozostawiające niedopowiedzeń, że to są właśnie te rzeczy, których my możemy wymagać, jeżeli jest opóźnienie w tych właśnie aktach współpracy, to możemy od umowy odstąpić. Też ja zazwyczaj to nie robię tak, aż tak na twardo, że możemy bez zapowiedzi od umowy odstąpić, ale też z jakimś tam po prostu na przykład po 7-dniowym wezwaniu i jakby bezskutecznym, które nie przyniosło żadnego skutku, klient się nie poprawił, to wtedy od umowy odstąpić. Więc reasumując, to odpowiedź na takie pytanie brzmi, to pierwsze pytanie brzmi,
To zależy. Natomiast drugie pytanie, jeżeli już jesteśmy uprawnieni do tego, żeby od umowy odstąpić, to jak to jest z tym wynagrodzeniem? W momencie, kiedy następuje odstąpienie od umowy, to strony powinny sobie zwrócić wartość wzajemnych świadczeń. Czyli z jednej strony klient zwraca nam, my zwracamy klientowi pieniądze, a z drugiej strony klient nam powinien zwrócić nasze usługi, czego nie do końca da się, no jak wiemy, w ogóle praktycznie nie da się zrobić, to w tej sytuacji no, powinna nastąpić zwrot wartości tej naszej dotychczasowej usługi. No i to jest zawsze trudne, w jaki sposób określić, w jakim ułamku my tą umowę wykonaliśmy, jaka jest tego wartość rynkowa. Przed sądem wiąże się to z koniecznością często powołania biegłego i w ogóle teraz jakiego biegłego. Ja jeszcze o dowodzie z opinii biegłego homestagera nie słyszałem, więc to byłby pewnie ewenement w polskim. Słuchajcie, to jest nisza, którą warto zagospodarować. W polskim sądownictwie, więc znacznie lepiej jest mieć coś, co ja mówiłem przy okazji sposobu formułowania wynagrodzenia, określić procentami, że ta czynność to jest tyle procent tego wynagrodzenia, całkowitego, ta czynność tyle, odejmuje nam to problemów, odejmuje nam to niepewności w przypadku ewentualnego sporu. Okej, ja tylko tutaj już dodam mi prawnie, ale od siebie jako homestagera praktyka, że słuchajcie, jeżeli na początku już czujemy, że mogą być kłopoty z klientem, że on jest jakiś tam nieprzekonany, znaczy nieprzekonany to jest złe słowo, ale że on już gdzieś tam od początku pachnie kłopotami, ja tak powiem bardzo nietwardo, to szczerze mówiąc, dziewczyny, szkoda waszego zdrowia, naprawdę lepiej poczekać na innego klienta, niż po prostu z kimś się szarpać, stracić nerwy, wynagrodzenia i tak nie zobaczyć, albo jak Piotr tutaj słusznie zauważył, po 2-3 latach w sądzie, tak naprawdę taka weryfikacja klienta też jest bardzo ważna, bo chodzi o higienę pracy, o to, żeby nam się wszystkim dobrze pracowało i tyle ode mnie. No, jak czuję, że gdzieś tam się nam nie ułoży, to ja szczerze mówiąc jakoś też nie napieram na pewne rzeczy. No. Ja Martyna, jako prawnik mam tak samo. Znaczy zdaję sobie sprawę, że to jest łatwo mówić, jak ma się już pewne po prostu finansową stabilność. Tak? To jest łatwo mówić, łatwo jest rezygnować z klientów. U mnie muszę powiedzieć, nieprzypadkowo podałem przykład telefonu, gdzieś tam podałem przykład klienta dzwoniącego o godzinie 23:00, to jeżeli mam takie przypadki, tak, że na przykład nowy klient mi o tej godzinie dzwoni, no to raczej się później okazuje, no, że niestety raczej nie mogę się zająć jego sprawą. Naprawdę szkoda własnego zdrowia, szkoda własnych nerwów, nawet jak z tymi finansami no, nie jest jeszcze u was tak stabilnie. Klient, dla którego wykonaliście usługę, a który nie zapłaci, a taki trudny klient jest potencjalnie takim, który nie zapłaci, to jest dla was nie tylko, że przez pewien czas tych pieniędzy nie zarobicie, ale jesteście po prostu w plecy o ten wasz własny czas, który mogłyście poświęcić na pracę dla takiego klienta, który by się spłacił od razu. Ja Piotrze, nie byłabym sobą, gdybym jednak tutaj takiej dygresji nie miała do tych telefonów późnych, nocnych. I to, w jaki sposób to rozwiązuje jedna z naszych, myślę, wspólnych koleżanek nawet, Basia Domarus, na pewno kojarzysz, pośredniczka w obrocie nieruchomościami, mówi, że zdarzyło jej się to zaledwie kilka razy, ale bardzo skutecznie zadziałało, że właśnie klient gdzieś tam w dziwnych porach wieczorno-nocnych gdzieś tam napastował ją telefonami. Ona jakby widziała to, ale nie odbierała, po czym, słuchaj, następnego dnia samiutkiego rana, 6 rano punkt, wiedząc,
że przecież jak tak późno dzwonił, to pewnie siedział do późna. Słuchaj, zadzwoniła wystraszona i zapytała, no ja dzwonię, bo pan tak do mnie dzwonił późno, ja już spałam, no to dzwonię samego rana, no bo na pewno to musi być tak ważne, że nie mogło już czekać. No i jakby faktycznie klient tak, rozumiał. Zazwyczaj okazuje się, że to była po prostu jakaś totalna pierdoła. Wiesz, ja takie sytuacje rozwiązuję, na szczęście stać już mnie na asertywność i mówię, no zazwyczaj akurat tak wychodzi, może mam taki sposób też pozyskiwania klientów, że zazwyczaj jestem z wszystkimi na tej, mówię, słuchaj, po prostu nie prowadzę rozmów służbowych w niedzielę, jak masz sprawę, napisz maila. Często ludzie się reflektują, rozumieją, ale jeżeli ktoś już tam ten błąd po prostu zacznie powielać, no to niestety raczej tam nie wróży to nic dobrego. Oczywiście wiesz, no też nie mówię o sytuacji, są naprawdę sytuacje pilne, ale to też widać, jak kto w tej pilnej sytuacji się zachowuje. Jeżeli ktoś napisze na zasadzie, słuchaj, wiesz, to rozumiem, że niedziela, ale mam ważną sprawę taką czy taką, no to jest oczywiście jakby inna rozmowa. Chodzi mi o ludzi, którzy traktują to jako przecież oczywiste, że ktoś prowadzący działalność, no to nie ma prawa do czasu prywatnego i pewnie odbierać. Koniec dygresji. A teraz słuchajcie, czy są na czacie osoby dzisiaj z nami, którym ktoś kiedyś nie zapłacił wynagrodzenia? Ja nie wiem, czy pamiętacie taką historię, jak robiłam tutaj zaproszenie wideo na dzisiejsze spotkanie, opowiadałam, że raz w życiu zdarzyła mi się taka historia, że klient faktycznie nie zapłacił mi wynagrodzenia za wykonaną pracę. Faktycznie było to na początku mojej przygody z działalnością, kiedy też jakby jeszcze nie odrobiłam pewnych lekcji i słuchajcie, dałam się taką pułapkę złapać, tak to dzisiaj nazywam, że klient jakby omamił mnie perspektywą dużego kontraktu, chodziło o przygotowanie sprzedaży domu i nawet poprowadzenie tej sprzedaży. I ja wtedy, wiecie, taka wyczekany klient, dobry klient, no dosyć dobre, wydawało, no dobry kontrakt, nazwijmy to. W ogóle jakby byłam przygłuszona, jakbym, wiecie, dostała takim trochę obuchem w głowę i absolutnie jakby nie przeprowadziłam go poprzez poszczególne etapy usługi, wprost i wyraźnie mówiąc, że pewne czynności okej, są robione w ramach audytu nieruchomości i konsultacji, to jest płatne, plus no i kolejne etapy jakby naszej pracy, tylko wiecie, jakby robiłam wszystko, na co, czego on zapragnął, łącznie z szczegółowym audytem właśnie nieruchomości, porównaniem konkurencji, no dużo różnych rzeczy, to też było kilkanaście godzin mojej pracy, po czym no jakby klient się z tego wycofał, ale z dnia na dzień jednak nie sprzedawał domu. Pewnie jak mamy pośredników, słuchajcie, dzisiaj na łączach, to myślę, że mogą powiedzieć, że to nie jest wcale taki odosobniony przykład, że z dnia na dzień się, kurde, człowiekowi życie zmienia i jednak plany i wszystko. Tak, zwłaszcza ci pośrednicy, którzy na umowach otwartych robią. Natomiast konkludując, faktycznie wiecie, ja wtedy trzeźwo w którymś momencie powiedziałam, że no tak, okej, ale rozliczmy się w takim razie za te czynności, które już zrobiłam dla pana, no, ale oczywiście facet jakby się wykwpił, potem już nagle, najpierw byłam cudowna, wspaniała i tylu ciekawych rzeczy mu jakby dla niego się dowiedziałam, ale jak okazało się, że za te rzeczy trzeba zapłacić, no to jednak pan uznał, że to każdy głupi potrafi i może niekoniecznie jednak to jest warte takich pieniędzy, ale słuchajcie, było dużo, ja mówię, było w tym bardzo dużo mojej winy, więc to był jedyny moment, kiedy faktycznie taka sytuacja mi się zdarzyła. Ja na początku byłam trochę zła na niego, mówię, co za patafian, mówiąc brzydko, sorry za słownictwo, i oczywiście byłam jakby to, ale później stwierdziłam, że ja mogę być tylko sama sobie winna, jakby wiecie, jakby jak już otrząsnęłam się, wytarłam kurz, stwierdziłam, no Martynka, to teraz jakby odrobisz tą lekcję właśnie i pokory, i lekcję zawodową, i nauczysz się, jak tą pracę od początku dobrze wykonywać. Jestem ciekawa, czy wy też mieliście podobne doświadczenie, jeśli zdarzyło wam się, że niekoniecznie w projektach homestagingowych, ale w ogóle, jak prowadzicie firmy, nie zapłacił wam kontrahent, to teraz powiemy sobie, mam nadzieję, Piotr, to teraz powiemy sobie o tej części, jak się zabezpieczyć, albo co ewentualnie zrobić, jeżeli już taka sytuacja miała miejsce. Może zacznę od drugiej części tego pytania, czyli jak się zabezpieczyć. Słuchajcie, to nie jest tak, że
umowa czy jakikolwiek inny papierek w magiczny sposób zabezpieczy nam zapłatę. Jest takie przysłowie, na pewno wam znane, że jest pustego i Salomon nie naleje, więc jeżeli podpisaliście umowę z takim, z tak zwanym trupem, tak, czyli osobą, która nie ma pieniędzy w ogóle, chociaż w tej branży to będzie rzadsze, no bo zazwyczaj jednak macie do czynienia z tym właścicielem nieruchomości, natomiast egzekwowanie paru tysięcy poprzez egzekucję z nieruchomości to nie jest nic, nie jest nic fajnego i może się też po prostu nie udać, a jeżeli nieruchomość jest zakredytowana, to też po prostu możecie z tej egzekucji nic nie dostać, tak, więc warto sprawdzić, z kim po prostu ma się do czynienia. Zdaję sobie sprawę, że tutaj mamy dosyć ograniczone możliwości. No bo o ile, jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze, jak podpisujemy z innymi firmami, to mamy możliwość weryfikacji w różnego rodzaju bazach typu Big Info Monitor czy KRD, tak w przypadku osób fizycznych też istnieje taka możliwość, żeby sprawdzić, czy one gdzieś tam nie są wpisane, natomiast to będzie po prostu wymagać ich zgody, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, no tak samo jak w przypadku firm, no to trzeba mieć po prostu umowę z takimi firmami, żeby móc w tych bazach sobie szperać. Natomiast to, co zawsze możemy zrobić w ramach sprawdzania, to po prostu wpisać w wyszukiwarkę dane nazwisko, nawet klienta indywidualnego, miejscowość i sprawdzić, czego przypadkiem nie ma na takich ogólnodostępnych giełdach długów, gdzie ludzie po prostu sprzedają długi, które ktoś w stosunku do nich ma. Głównie chodzi o to właśnie, żeby w majestacie prawa cały świat poinformować, że ktoś im jest winien pieniądze. Wy też z tego mechanizmu możecie korzystać, jak już niestety ktoś będzie wam winny pieniądze. Tyle jeżeli chodzi o sprawdzanie, z kim podpisujemy umowę. No detektywa tutaj nie wynajmiemy, bo to się po prostu przy tego typu projektach nie będzie opłacać. Natomiast tak, dalej, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. No podstawowym zabezpieczeniem jest podpisanie umowy i to w dwojaki sposób, bo po pierwsze jest tym papierkiem z podpisem własnoręcznym klienta, który my możemy mu pokazać, który ma magiczną moc, dużo większą niż umowa ustna, skłaniania go do zapłaty, a po drugie przed sądem jest dużo wygodniejszym, łatwiejszym do przeprowadzenia dowodem, że my się w ogóle na coś umówiliśmy i że kasa nam się należy. Dalej, należy dokumentować też pracę, którą my wykonujemy, żeby był potem ślad, żeby była jakaś na przykład dokumentacja zdjęciowa, żeby były na przykład maile, jakie wymieniliśmy powiedzmy z ekipami budowlanymi, które w ramach naszej usługi poszukiwaliśmy do jakby tej części wykonawczej projektu homestagingowego, bo jeżeli my idziemy do sądu, to musimy udowodnić zarówno fakt zawarcia umowy, jak i też fakt jej wykonania. Oczywiście też najfajniej mieć po prostu protokół odbioru, nawet jeżeli to będzie w postaci wymiany mailowej, będziemy mieli potwierdzone, że klient ten projekt homestagingowy odebrał, aczkolwiek klient, który nie będzie chciał zapłacić, bardzo często będzie się uchylał od czegoś takiego i raczej będzie szukał problemów. Tyle jeżeli chodzi o takie coś, co możemy zrobić przed kłopotem, aby temu kłopotowi... Ja wspomnę tutaj, wiesz co, takiej jednej, akurat gdzie my sprawdzamy kontrahentów, to długi info. Rzeczywiście, tak. Bo nie wiem, czy padła ta nazwa, ale polecam, to jest, można podpisać umowę w szybki i łatwy sposób, to nie jest płatne. Znaczy jest tam lekko płatne, ale to tak, tam ale proszę. Tak, ale płaci się, przynajmniej jeżeli moje informacje są aktualne, no to płaci za się to, za to, jak się wpisuje PESEL. Za wpisywanie dłużników. Sprawdzać to sobie nawet przez wyszukiwarkę długi info. Tak, można. Ja mogę sprawdzić sobie na przykład, wpisać sobie Martyna Szczawińska długi info i jeżeli Martyna byłaby tam wpisana, to z dużym prawdopodobieństwem nawet po Google'ach by mi to wyskoczyło i to już byłby jakiś po prostu niepokojący
niepokojący sygnał. Że Martyna na przykład, przepraszam, że akurat ciebie używam do przykładu, nie zapłaciła komuś innemu. I dalej. W jaki sposób w ogóle wygląda procedura dochodzenia należności? Mityczne wezwanie do zapłaty. Ile tych wezwań do zapłaty powinno być? W jakiej formie? Czy w ogóle, nie wiem, jakimś aktem notarialnym? Bardzo różne rzeczy na ten temat słyszałem. A prawda jest taka, że wezwanie do zapłaty to nie jest nawet prawny obowiązek. Możecie iść do sądu wcześniej nie wzywając do zapłaty, tylko ma to po prostu zasadnicze wady. Po pierwsze, warto wezwać do zapłaty i możecie to zrobić w dowolnej formie, takiej, żeby oczywiście dało się to później udowodnić, że wezwaliście. Przede wszystkim dlatego, że naszym celem, no może ja idę do sądu się zabawić, tak? Natomiast waszym celem nie jest pójście do sądu, tylko raczej otrzymanie pieniędzy jak najszybciej, więc napisanie wezwania do zapłaty, wysłanie wezwania do zapłaty zwiększa szanse na to, że po prostu ktoś wam bez sądu zapłaci. Oczywiście też zalecane są wszelkiego rodzaju inne formy kontaktu, również jakby prawnie dopuszczalne telefony czy SMS-y, ale to też chodzi jakby nie o tą sferę prawną, tylko o taką czystą perswazję, żeby dłużnik, no bo już w tym momencie klient traci dla nas trochę status klienta, a jednak staje się dłużnikiem, czuł ten nacisk i też po prostu, zwłaszcza osoby niedoświadczone w zakresie dochodzenia należności, no będą miały dużą pokusę takiej pobłażliwości, będą się dawać wodzić, mogą się dawać wodzić za nos, nabierać się na co rusz deklaracje, zmieniające się terminy płatności i tak dalej. Ale tak kontynuując bardziej od tej strony prawnej. Czyli wezwanie do zapłaty, tak, jako wymóg nieprawny, ale coś, co z rozsądku warto zrobić, nie tylko ze względów perswazyjnych, ale także takich, że jeżeli nie wezwiemy do zapłaty, a od razu pozwiemy, może zdarzyć się taka sytuacja, że dłużnik od razu, jak dostanie pozew, uzna to powództwo, ale nas obciąży kosztami postępowania, że my tak trochę nierozmyślnie tą sprawę mu wytoczyliśmy. Dlatego niekoniecznie trzeba, ale warto wzywać do zapłaty. Jeżeli chodzi o formę do wezwania do zapłaty, zalecałbym wam robienie to listem poleconym, nie tylko z tego względu, że pozostaje jakiś taki bardzo trwały ślad, ale też od jakby długiego czasu obserwuję taką tą polską obyczajowość, taką płatniczą. I widzę taką tendencję, że jakiś tam mail to okej, może mieć znaczenie perswazyjne, że do kogoś dotrze, ale część takich największych, przepraszam za sformułowanie, cwaniaczków, no to tak gdzieś tam sobie w głowie po prostu układa, że mailem to tam nieważne, a list polecony to ma już taką magiczną moc pisma, a z pieczątką to już w ogóle, a z pieczątką radcy prawnego czy adwokata to już w ogóle. Właśnie z tym radcą prawnym i adwokatem. To też jest coś takiego, jakby absolutnie nie ma takiego wymogu prawnego, żeby to było wezwanie do zapłaty zostało wystosowane jakby przez kancelarię w waszym imieniu. Natomiast odnotowałem coś takiego, że część osób się po prostu, nie wiem czy dobrze odmienię to słowo, przestrasza, tak? W momencie, w którym widzi wezwanie z kancelarii, to takie wow, to już chyba jest poważna sprawa i trzeba sprawę przemyśleć. Dalej, wspomniane długi info albo inna giełda wierzytelności, czyli takie serwisy internetowe, które pozwalają nam, bo wiecie, jak ktoś ma wobec nas dług, to my możemy na przykład, powiedzmy, że weźmy przykład Martyny i Marcina, który jest na naszym tutaj po stronie Martyny operatorem. Załóżmy, że nie są małżeństwem, ale jeżeli Marcin jest Martynie winien pieniądze, na przykład 1000 zł, to Martyna może sobie stwierdzić, nie chce mi się użerać z tym Marcinem, ja wolę sprzedać ten dług Piotrowi za 800 zł, czyli trochę mniej, ale całe użeranie się będzie po jego stronie, tak? A ja jako, że wiem, jak się użerać, to ta nadwyżka będzie po prostu moim zyskiem. I możemy, Martyna może opublikować takie ogłoszenie, że ona sprzeda dług, który Marcin ma w stosunku do niej. Tylko
Zazwyczaj ludzie nie publikują takich ogłoszeń z intencją sprzedaży długów, tylko chodzi o to, żeby w majestacie prawa poinformować, że ten a ten po prostu jest mi winien pieniądze i to też jest taki mechanizm motywacyjny, bo informujemy tego dłużnika o tym właśnie, że on trafi na taką ogólnodostępną listę i no, trochę wstyd przed sąsiadami po prostu może być, że cała dzielnica się dowie, a również jeżeli będzie chciał wziąć kredyt, wziąć coś na raty, wziąć coś w leasing, to również tego typu podmioty, instytucje finansowe także również takie giełdy wierzytelności sprawdzają. Dalej, jeżeli to nie przyniosło rezultatu, ani wezwanie do zapłaty, ani taki wpis na giełdę wierzytelności, no to po prostu idziemy sobie do sądu. I teraz, kurczę, jak tutaj opowiedzieć w parę minut tak naprawdę dobrych kilka lat nauki? Co się dzieje w sądzie? To znaczy tak, może takich parę mitów popularnych obalę i też opowiem wam, jak mniej więcej procedura przed sądem wygląda. To znaczy tak, ja myślę, że... Nie będziemy tutaj teraz rozstrzygać aż tak szczegółowo tych rzeczy. Bardziej chcę zwrócić uwagę na to, że czy twoim zdaniem, jeżeli dobrze podpiszemy dobrze i dobrą umowę, jeżeli w prawidłowy sposób będziemy mogli udokumentować swoje działania, że tak powiem, to jeżeli przyjdzie nam się zmierzyć z taką sytuacją najgorszą, że ktoś nie zapłacił, nie chce zapłacić i generalnie jakby windykacja miękka nie działa na niego, to czy raczej wygramy, czy przegramy? Czy mamy się bać tych rozpraw, nawet jeśli byśmy mieli czekać te dwa lata? To znaczy tak, jeżeli to my popełniliśmy, jeżeli to my jakiś fuck up zrobiliśmy, to... Zakładamy, że my jesteśmy okej, tylko po prostu klient na końcu się wypił i nie zapłaci. To powiedzmy tak, robiąc dobrą umowę, dokumentując swoje prace, znacznie zwiększamy prawdopodobieństwo sukcesu, natomiast zaznaczam, że umowa nie jest magicznym papierkiem, który spowoduje, że klient, który nie ma kasy, jest niewypłacalny, ma 10 komorników i zaległe alimenty, to taki klient i tak nie będzie miał kasy, nie? Ale okay, zasadniczo, mając umowę, jest większe prawdopodobieństwo, że po pierwsze klient nam dobrowolnie zapłaci, po drugie, że przed sądem sprawa po prostu przebiegnie gładko. A gdzie jeszcze są te etapy rozpisane i gdzieś tam po drodze już pojawiły się pieniądze, to też jest większa szansa, że jednak on jednak jest wypłacalny, tak? Bo by się nie podjął tych działań. Dobra, no to słuchaj, tyle. No, chcielibyśmy powiedzieć, że się każdego da tutaj, słuchajcie, zaciągnąć i do sądu i jakby te pieniądze odzyskać, ale niestety no nie możemy tak powiedzieć. Tutaj o tych ekipach budowlanych, ich błędach już trochę wspomniałeś. Jakbyś mógł w dwóch zdaniach powiedzieć, jak tutaj rozwiązać kwestię tego, żeby minimalizować swoją odpowiedzialność w umowie dotyczącą ekip? Po pierwsze, bardzo precyzyjny zakres tego, czym usługa homestagingowa jest. Przykład, który podaliśmy, tak? Czyli nadzór nad terminowością ekipy, a nie nadzór nad ekipą i w ogóle wszystkim, co ona robi. Wyraźnie nie dajmy z siebie... Okej, ale poczekaj, ale no dobrze, no ale nadzór, ale jeżeli oni nagle, wiesz, o miesiąc nam przedłużają pracę, albo dwa tygodnie, albo nagle w ogóle schodzą i się nie pojawiają, to co? To no, nasze pieniądze są zagrożone jako homestagera? To znaczy tak, żeby uniknąć tutaj, żeby nam się rykoszetem dostało, to też warto przemyśleć, w jaki sposób w umowie określamy termin wykonania prac homestagera, tak? No bo jeżeli określamy go na sztywno, a ekipa nam się opóźnia, no to się może okazać, że my również pozostajemy bez swojej winy, ale pozostajemy w opóźnieniu, więc wszelkiego rodzaju klauzule, które przedłużają nasz termin pracy jako homestagera o pracę ekipy, są jak najbardziej wskazane. I też nie dajmy z siebie zrobić takiego inwestora zastępczego, wyraźnie zastrzegajmy to, że my podpisujemy umowę z ekipą,
wyłącznie jako pełnomocnik klienta. Po prostu i też to, co powiedziałem na początku, tym zakresem usług zdejmujmy z siebie możliwie odpowiedzialność. Tak? No bo słuchajcie, ciągnąc ten wątek nadzoru nad ekipą budowlaną, tak? Klient nie będzie widział większej różnicy, jak w umowie będzie napisane nadzór właśnie nad terminowością ekipy, a nadzór nad ekipą. Natomiast w momencie sporu, no naprawdę się może okazać, że tu od nas będzie jakieś wymaganie, jeżeli chodzi właśnie chociażby o dostrzeganie jakichś tam stricte technicznych błędów ekipy, na których my jako home stagerzy po prostu mamy prawo się nie znać. Dobra. Piotr, to ostatnie pytanie. Pani Martyno, ja bym nie zrobiła tak, jak pani zrobiła, bo pani Martyno, ja jednak nie przepadam za różowym, wie pani, a niebieski to tylko do chłopięcego i tak dalej, i tak dalej. To są pytania, które nieraz się, jakby takie wątpliwości, które pojawiają się ze strony klientów. I czy klient może odrzucić rezultat moich prac, gdy mu się nie podoba? Jak to jest i jak się przed tym bronić? Odpowiem znowu jak typowy prawnik, czyli... To zależy. To zależy, dokładnie. Słuchajcie, ja jestem zwolennikiem takiej bardzo brutalnej praktyki nad teorią. I słuchajcie, jeżeli... kto ostatecznie rozstrzyga, czy klient może odrzucić rezultat prac, czy nie? Sędzia, który ewentualnie będzie rozpatrywał spór, tak? Jeżeli będzie sędzia niekumaty, czyli taki, który nie będzie rozumiał, co to jest homestaging, nie doczyta, tylko pomyśli, aha, no to jakieś takie projektowanie wnętrz, czy coś takiego, to taki sędzia, nierozumiejący zagadnienia, będzie bliższy uznania właśnie tego, że to taka usługa, no to powinna się podobać klientowi, tak? Możemy też mieć szczęście i trafić na takiego sędziego, który doczyta, że homestaging nie polega w ogóle na spełnianiu estetycznych wymagań klienta, tylko polega na takiej depersonalizacji wnętrza i dostosowania do bardzo takich wymagań, które się ogólnie ludziom pomagają i podobają i dobrze na prezentacjach i na zdjęciach wyglądają. W jaki sposób szczęściu możemy dopomóc? Szczęściu możemy dopomóc w ten sposób, że w umowie wprost definiujemy, czym homestaging jest, jaki jest jego cel i to, że po prostu ma prawo odbiegać od estetycznych oczekiwań klienta. Co to nam daje? Po pierwsze, jeżeli mamy klienta, który jednak przyszło mu do głowy takie tego rodzaju pretensje mieć, no to w momencie sporu pokazujemy mu, panie Zdzisiu, tutaj, tak, pan zobaczy, no przecież to było na początku określone. No to jeżeli taki pan Zdzisiu zobaczy i jeszcze zobaczy, że jego podpis był w ogóle pod tym, no to prawdopodobieństwo, że on dalej będzie robił z tym dym, no jest po prostu dużo mniejsze. Druga sprawa, jak pan Zdzisiu jednak będzie wszedł w zaparte i pójdzie do sądu, to my drugiej osobie, której musimy wytłumaczyć, co to jest homestaging, czyli sędziemu, też jesteśmy w stanie jasno czarno na białym pokazać, Wysoki Sądzie, no tutaj było określone, że ten homestaging to nie jest po to, żeby się podobał, tylko po to, żeby spełniał bardzo takie ogólne wymagania rynku. Jak Wysoki Sąd chce, to mogę zawnioskować o opinię biegłego z zakresu właśnie homestagingu. To by była może pierwsza taka sprawa w Polsce co do jakby okoliczności prawidłowości wykonania tej usługi. Natomiast... Podsumowując. Natomiast to, co zrobiłeś jakby w umowie tutaj, na tyle nas chroni, że jakby już nie pozostajecie wątpliwości. Tak, tam jest wytłumaczone, tam jest jak krowie na rowie wytłumaczone, tak, czym homestaging jest, a czym homestaging w ogóle nie jest. Słuchaj, to ostatnia kwestia z publikacją zdjęć z realizacji, z tym wizerunkiem nieruchomości, kto ma prawo do wizerunku, jak to rozstrzygać, w ogóle... Słuchajcie, czy publikujecie zdjęcia z realizacji, zdjęcia przed i po,
czy zdjęcia przed są waszą własnością. Dajcie znać, jak tutaj rozwiązujecie te sprawy. Ja oczywiście publikuję zdjęcia nieruchomości. Natomiast powiedz nam, Piotrze, jak to robić dobrze, żeby znowu nie zostać z ręką w nocniku. Z czysto prawnego punktu widzenia, jeżeli chodzi o publikowanie zdjęć wnętrz, ja uważam, że jak najbardziej, tak? No bo tak rozkładając na takie prawne czynniki pierwsze, nie ma czegoś takiego jak prawo do ochrony wizerunku wnętrza. Gdyby to wnętrze było jakimś wytwornym wnętrzem zaprojektowanym przez architekta, co rzadko będzie się zdarzać w przypadku, kiedy korzystamy z home stagingu, tak mi się wydaje, tylko po prostu takie normalne wnętrze, nie będzie żadnym utworem w rozumieniu prawa autorskiego jako właśnie projekt tam architektoniczny czy coś takiego, więc nie ma żadnego przepisu, który to wnętrze chroni. Natomiast drugą sprawą jest to, jaka jest taka społeczna percepcja tego. Może tak, ludziom się wydaje, że jest coś takiego, tak? Więc dla własnego bezpieczeństwa, no mnie to trochę tak mierdzi, ale dla własnego bezpieczeństwa, mimo że to z prawnego punktu widzenia troszkę jest herezja, można pomyśleć o tym, żeby dla własnego bezpieczeństwa coś takiego w umowie zaznaczyć, że klient wyraża, że klient na to wyraża zgodę, żeby w razie czego tu po prostu mu zaświecić tym i pokazać. Aczkolwiek, tak jak mówię, z prawnego punktu widzenia uważam, że klient nie ma prawnej możliwości egzekwowania takiego właśnie no, zakazu publikacji zdjęcia z realizacji. No, co tu dużo tłumaczyć? No po prostu nie ma takiej normy prawnej, która by tego zakazywała. Nikt mnie jeszcze nie przekonał, że jest inaczej. No muszę ci powiedzieć, że ja już miałam rozpinę na etapie publikacji zdjęć w książce i są różne stanowiska jednak co do tego. Także to, co powiedziałeś, myślę, nawet jeśli nie trzeba, to warto gdzieś tam tego, nawet nie pisemnie, tylko powiedzieć człowiekowi, że po prostu z tych zdjęć będziemy tak, to jest, korzystać. Wiesz, to jest po prostu znowu zarządzanie ryzykiem, czyli my unikamy ryzyka tego, że klientowi się to nie spodoba, no bo naszym celem znowu nie jest pójście do sądu i wygranie, tylko naszym celem jest brak konieczności chodzenia do sądu. Dokładnie, jeżeli klient już na starcie powie, że on bardzo sobie nie życzy, no to po prostu trzeba to uszanować i tyle, bez względu na to, jakie jest prawo i jakie mamy, no jakby dokładnie, jakby relacja z klientem jest najważniejsza. A teraz słuchajcie, moment, kiedy odpowiadamy na wasze pytania i tych pytań trochę się pojawiło, także fajnie, widzę, że też z całej Polski znowu jesteście z nami, super. Dominika pisała, że faktycznie jeżeli chodzi o prawnika, to jest ważna sprawa, a jeżeli to szczególnie dotyczy jakichś tam większych transakcji, więc lepiej tego prawnika mieć po swojej stronie, bo tak jest bezpieczniej. Ja się całkowicie z tym zgadzam. Dobra. Co my tutaj dalej jeszcze mamy? Tak, umowa chroni obie strony. Myślę, że możesz tutaj dwa słowa powiedzieć, Piotrze. Zawsze powinno być tak, że tak, chroni dwie strony, no ale dla nas najważniejsze jest to, żeby ten nasz interes był możliwie najpełniej chroniony przy wszystkich dysfunkcjach prawa polskiego, jakie i tak są. Wiesz co, to jest szczególnie ważne, żeby ta umowa chroniła obie strony, bo jeszcze raz uprzedzam. Jeżeli podpisujemy umowę z osobami indywidualnymi, to próba przegięcia w jedną stronę, to się może łatwo skończyć tym, że popadniemy właśnie w te niedozwolone klauzule, co może się skończyć nie tylko tym, że tej oczekiwanej ochrony nie dostaniemy, ale też na przykład postępowaniem ze strony UOKiK-u na przykład. Dobra, słuchaj, jest takie ważne pytanie. Dominika na fali tego, że klienci dzwonią o różnych porach, zapytała, czy możemy zdefiniować w umowie, kiedy na przykład się można z nami kontaktować. Jak ty się na to zapatrujesz? Wiesz co, nie widzę przeciw, z takiego prawnego punktu widzenia, nie widzę przeciwwskazań, też nie, według mnie nie byłoby to klauzulą, nie byłoby to klauzulą niedozwoloną. Gdyby tak już
Jakby wpisać to można zawsze, żeby było w razie z kłótni z klientem, który będzie się domagał prawa do kontaktu ze swoim homepage'em o każdej porze, no to też podpisać. No przecież pan mi tutaj pokazać, że pan mi tutaj przecież podpisał. Natomiast uważam za ryzykowne w kontekście właśnie popadnięcia w klauzule niedozwolone, gdyby sformułować prawo do rezygnacji z umowy dla homestagera z tego powodu, że na przykład klient dzwoni nie o tej godzinie. To pod tym już bym się bał podpisać. Samo określenie godzin kontaktu jak najbardziej spoko. Wiecie co, ja powiem wam, że ja naprawdę mówię wyraźnie, że mam dwójkę małych dzieci, pracuję w tych i w tych godzinach i prawda jest taka, że po godzinach rzadko kiedy odbieram, chyba że naprawdę wiem, że sprawa jest pilna albo po prostu bardziej nawet na płaszczyźnie ekipy remontowej ja niż ja klient. Także to naprawdę jest też kwestią dobrej rozmowy. I tak naprawdę powiem wam, w ciągu 10 lat w ogóle praktyki na rynku nieruchomości, po tym jak już zrobiłam porządek z własnym czasem, to bardzo mało mam takich przypadków. Albo tak ja robię jak Piotr, że po prostu grzecznie mówię, że w kwestiach jakichś takich zawodowych, no to zapraszam w poniedziałek od 10. Dobra, słuchajcie, dalej fajne pytanie. Czy prace ekipy budowlanej idą przeze mnie, czy ty tylko pomagasz w znalezieniu, a właściciel sam podpisuje umowę z ekipą? Dominiko, mam taką prośbę, żebyś doprecyzowała tutaj to pytanie, bo nie wiem, czy dobrze je rozumiem. Rozumiem je w ten sposób, że pytasz, czy ekipa, czy można to rozumieć dwojako, więc jeżeli pytasz o to, czy jakby ekipa jest moja, no to ekipa nie jest moja, no ja nie prowadzę jakby firmy, tak, która ma prowadzi remonty, natomiast tak, albo staram, znaczy kwestia jest tego, gdzie jest klient i na ile on może się pojawiać, jeżeli on się chce pojawić, chce podpisać umowę, to staram się, żeby to zrobił osobiście, jeżeli z jakichś względów od początku sugerował, że jego obecność jest najmniej konieczna i dał mi pełnomocnictwo i w treści pełnomocnictwa wskazał, że takie czynności mam zrobić za niego, to oczywiście ja w jego imieniu się na tej umowie z ekipą podpisuję, ale w jego imieniu. Nie wiem, czy o to ci chodziło, zaraz tutaj może nam dopowiesz. Czy ja, czy właściciel, to tak jak ci powiedziałam. Najczęściej ja, choć dążę do tego, żeby był to właściciel, ale często po prostu klienci są na tyle daleko, że nie ma takiej możliwości. Następne pytanie. Jaki jest jakiś pułap wysokości, to będzie do ciebie Piotr, od której warto zakładać sprawę? Zbyt mała wartość, pewnie szkoda fatygi. To znaczy, jeżeli chodzi o kwestie opłat sądowych, to nie ma takich specjalnie pułapów. One nie są na jakiejś super wysokiej super dużej wysokości, zresztą w razie wygranej sprawy to też ten klient, dłużnik nam tą opłatę zwraca. No dla 4000 zł powiedzmy, no to będzie bodajże opłata w wysokości 200 zł. Ale problem z tym, o który pisze Dominika, on jest przede wszystkim w zakresie kosztów obsługi prawnej, tak? Czyli musimy sobie zadać pytanie, czy będziemy tą sprawę sami właśnie rozkminiali, te procedury sądowe, pisali pozew, którego przecież domyślnie raczej napisać nie umiemy, czy też powierzymy to prawnikowi. W przypadku sprawy na przykład o powiedzmy 1500 zł, no to będzie już na przykład problem. Te koszty sądowe, które nam nawet sąd przyzna jako takie ryczałt za korzystanie z prawnika, że my musieliśmy prawnika angażować, zazwyczaj no jakby będą na takim poziomie, że no prawnik weźmie więcej, tak mogę ze swojej praktyki powiedzieć, no bo czy sprawa jest o 1500 zł, czy sprawa jest o 10 tysięcy zł, to my się musimy jako prawnicy narobić tyle samo, a te stawki kosztów zastępstwa procesowego, czyli takiego ryczałtowego zwrotu za koszty korzystania z prawnika, no one się znacznie różnią. Powiedziałbym, Dominika, w ten sposób, że od kwoty 5000 zł w górę to raczej nie powinno być z tym problemu. Poniżej 5000 zł
Ten problem może się pojawić, właśnie tego, czy się sprawa sfinansuje, a poniżej 2000 zł, no to już w ogóle ten problem jest bardzo duży. No oczywiście, jeżeli chcemy pozew pisać sami, chcemy sami prowadzić sprawę sądową, nie szkoda nam na to czasu, no to i o 100 zł można się sądzić, no ale te progi opłacalności mniej więcej wyglądają tak jak powiedziałem. To jeszcze jest kolejne pytanie. Dominika, dzięki za aktywność. Jesteś dzisiaj najbardziej aktywną osobą na czacie, także ślę ci serdeczne pozdrowienia. Zastanawiam się, czy jest, jeżeli chodzi o te zdjęcia, tutaj Dominika miała pewną dygresję. Jak to jest? No bo Piotrze, żebyś też dobrze zrozumiał, my często przygotowujemy takie projekty, gdzie na przykład nieruchomość jest wystawiana do sprzedaży, tak? To już bez względu na to, czy to jest flip, czy zwykła sprzedaż, to potem trafia w ręce nowego nabywcy i tutaj jakby obawą Dominiki jest to, czy jeżeli wykorzystujemy zdjęcia, a one później zmieniają, a nieruchomość sama w sobie zmienia właściciela, to czy to nie jest znowu problem, tak? Nie jest to problem. Oczywiście ktoś może ten problem sobie stworzyć i stwierdzić, że to dla niego jest problem. Z prawnej perspektywy nie ma takiego przepisu, który by mówił, że wizerunek nieruchomości w jakiś sposób jest chroniony. No bo co? Rzadko nieruchomość, jak i wnętrze nieruchomości tym bardziej, będzie chronione prawem autorskim, żeby nie można było tego rozpowszechniać. Tak jak mówię, to w przypadku jakichś indywidualnych projektów i tak dalej. Tak? No więc odpada nam ochrona na bazie prawa autorskiego. No to szukamy dalej. Może dane osobowe, może ochrona danych osobowych, ale gdzie tu ochrona danych osobowych? Czy ta wizerunek tej nieruchomości, zwłaszcza wizerunek wnętrza, nie pozwala tak naprawdę jakimś tam postronnym, zewnętrznym osobom, innym oprócz mieszkańców tego domu i ewentualnie rodzinie znajomych, określić, że to należy konkretnie do tej osoby. Także jakby trochę to jest takie przysłowie, że nie jestem wielbłądem. No ja nie trudno mi wykazać to, że odpowiedź na to pytanie jest taka, że to nie jest problem. To raczej osoba, która twierdzi, że to jest jakiś tam problem od strony prawnej, jakby powinna pokazać, że tak jest. We wszelkich dyskusjach internetowych nikt mnie do tego czyli nie przekonał. Czyli inaczej, czyli my w ogóle ucinamy to i niech on tam się robi z siebie wielbłąda jak chce, tak? Tak. Mówiąc wprost, nam dałeś jasną odpowiedź, że jakby zagrożenie jakby jest żadne, tak, jak ktoś chce, jeżeli, to... Jeżeli chcesz robić z tego problem, daj mi taką podstawę prawną. Jeżeli takiej podstawy prawnej nie ma, no to po prostu sorry. Tak, to nie ma prawnej możliwości egzekwowania tego. No oczywiście wiadomo, nie jesteśmy w stanie wykluczyć sytuacji, że nowy właściciel zacznie w mediach społecznościowych tam coś tam pisać, pluć się i przepraszam, to tak nieładnie powiedziałem. Bardzo brzydko. Jak to inaczej powiedzieć? Uzasadnioną wątpliwość. Nie jesteśmy w stanie zapobiec takiej sytuacji. No jedyne to, co powiedziałem, to tam sobie w umowie wpisać właśnie, że on tam się zgadza na to, ale z drugiej strony, no, co to nowego właściciela nieruchomości obchodzi, że się poprzedni zgodził. Czyli z praktycznej perspektywy może być jakiś tam problem, że ktoś sobie coś wymyśli, z prawnej perspektywy nie ma takiej podstawy prawnej. A wiesz, to już moja dygresja, ale zdarzają się sytuacje i naprawdę nie są odosobnione, że ktoś wykorzystuje zdjęcia naszych realizacji. Mi się to nie zdarzyło, od razu zaznaczam, faktycznie, ale wiem, że po prostu ktoś sobie, wiesz, ze strony internetowym homestagerów, pośredników, tudzież opiekunów, inwestorów, pościągał realizację i sobie włożył do siebie. Rozumiem, że to już jest... Czy my możemy coś z tym zrobić? To tak. Oczywiście, tutaj już można się pobawić, tak? Bo po pierwsze... Projekt, ta realizacja homestagingowa, ona może zostać uznana za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, nawet jeśli nie,
to samo zdjęcie zazwyczaj, nie tyle to, co jest na tym zdjęciu, co samo zdjęcie, jeżeli ono, zwłaszcza jeżeli jest profesjonalnie w jakiś przemyślany sposób zrobione, a zazwyczaj tak będzie, bo no, wiąże się to z profesjonalną fotografią, no to mamy prawa autorskie do zdjęcia, więc nie możemy sobie brać tego od tak. Dalej, jeżeli mamy tutaj rywalizację przedsiębiorca-przedsiębiorca, czyli na przykład ty i twój konkurent, który sobie podwędził zdjęcia, to wchodzi nam ustawa, parę przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej... No i co mu grozi? Żebyśmy wiedzieli, co mu od razu powiedzieć, zanim, wiesz, prawnika za... do tego... Znaczy wiesz, to z takich najgroźniej brzmiących rzeczy, to w zakresie, zwłaszcza jeżeli tam gdzie wchodzi w grę prawa autorskie, no to jest przestępstwo nawet zagrożone karą pozbawienia wolności. Oczywiście nikt kary pozbawienia wolności nie dostanie, natomiast bezprawne rozpowszechnianie cudzego utworu są takie przepisy karne już, tak? Nie cywilne, tylko karne, które mówią o tym, że tam jest nawet właśnie kara pozbawienia wolności. My możemy... Wiesz co, bo patrzę, ja dlatego o tym mówię dosyć głośno. Mnie akurat taka przykra sytuacja, nie wiem o tym, że mnie spotkała, więc jakbyście może wy wiedzieli, że mnie spotkała, to dajcie znać. Natomiast ważne jest to, że trzeba też jasno o tym mówić, że to dokładnie jest to, co powiedziałeś. Nasz produkt objęty prawami autorskimi, to nie jest takie sobie użycie zdjęć, tylko po prostu jest to przestępstwo. Koniec, kropka. Myślę, że dobrze, że to wybrzmiało i jeżeli ktoś jeszcze nadal nie jest przekonany, że to nie jest tylko użycie zdjęć, to teraz już nie pozostawia to wątpliwości. Są jeszcze pytania, wiesz, więc bo zbliżamy się powoli do końca. O rachunek bankowy pyta Alicja. Powiedz jeszcze raz o rachunku bankowym. Inwestor zakłada konto i wnioskuje o kartę dla nas. Czy jakiś bank polecam? Wiesz co, no ja akurat polecam konkretny bank, dlatego że ja jestem gdzieś tam klientką, więc podejrzewam, że trzeba by było sprawdzić oferty w bankach, w których macie już konta, żeby też sobie nie utrudniać sprawy, które są kontami gdzieś tam dedykowane, znaczy takich, których nie używacie do rzeczy prywatnych, na przykład, tylko gdzieś tam wiecie, no każdy ma takie konto, którego mniej używa na przykład, i zobaczyć całą ofertę banku, czy takie coś jest możliwe w tym banku. Ja akurat korzystam z banku ING, Bank Śląski. Ale podejrzewam, że jakby możliwości jest więcej, tylko ja po prostu jestem wierna bardzo kontrahentom i założyłam to konto, będąc chyba jeszcze niepełnoletnia, albo zaraz jakoś ten krótko, no mam je po prostu od zawsze i ja już jakby nie chcę się uczyć obsługi innego. Tutaj Ania jeszcze pyta, czy jeśli na realizację daje się swoje zasoby dekoratorskie, to też wypożyczenie wpisuję do umowy? Dokładnie tak, Aniu, to mamy też przewidziane w umowie. Takie rzeczy należy wpisywać i osobno wyceniać. Dominika, tylko po prostu powiedziała, że kradzież zdjęć w internecie, często się słyszy o tym i no niestety, cóż, no tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, nie przedłużam. Miłego wieczorku i do szybkiego zobaczenia gdzieś tam po drodze. Pa, pa! Dzięki bardzo.